9 maja to dla Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim szczególna data. Cała społeczność szkolna uroczyście i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła wtedy w święcie patrona placówki Władysława Węglowskiego. W tym roku obchody tego święta odbyły się 10 maja. Msza święta w intencji zamordowanego przez hitlerowców nauczyciela to coroczny najważniejszy punkt obchodów. Tak też było i tym razem. Po nabożeństwie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny uwzględniający życiorys Władysława Węglowskiego. Cię odwagę, nie tę jednodniowo, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu. Władysław Węglowski, jak słyszeliśmy w programie słowno-muzycznym, to nieprzeciętny wielki człowiek. To wzór, który każdego dnia powinien przyświecać nam w codziennym postępowaniu. To autorytet, jeden z wielu, których tak bardzo potrzebują współczesne czasy. Podczas uroczystości obecna była rodzina patrona szkoły, córka Krystyna oraz jego wnuk wraz z dziećmi. Jestem naprawdę dumna z tego, że ta młodzież tak pięknie potrafiła wykonać całą tą uroczystość i byłam bardzo, bardzo wzruszona. I myślę, że jeszcze jak będą jakieś takie uroczystości, to zawsze przyjadę. Córka Władysława Węglowskiego, Krystyna Węglowska-Kalinka, wyraziła nadzieję na to, że wychowankowie szkoły noszącej imię jej ojca wyrosną na szlachetnych i szczęśliwych ludzi. Powinni być dzielni, solidni, pracować uczciwie i mieć możliwość żyć w ojczyźnie, w której będą mogli rozbudowywać swoje talenty, swoją pracą i nie będą musieli ginąć gdzieś na jakichś wojnach. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Pamięć o bohaterskim patronie szkoły jest kultywowana po to, aby świadectwo jego bohaterskiej, patriotycznej i szanującej godność innych postawy było zawsze drogowskazem dobrych wyborów. Takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się